Jak już zaczęliśmy we wcześniejszych odcinkach, zaczęliśmy zakręcanie. Teraz skupimy się na nim bardziej. Pierwsza podstawa, żeby była dobra postawa, niska, zwykła zabawa ze słupkiem. Dwa słupki, zaczynamy zakręcać. Najpierw wykonujemy zakręt nisko, w jedną stronę. Potem wykonujemy w drugą. Omijając słupki. I kolejne, jedziemy w ósemkę. Ósemkę można sobie kredą wymalować. Drugie utrudnienie bez słupka. Bawimy się w ten sposób, że podjeżdżamy do słupka, wysuwamy jedną nogę, staramy się oprzeć na nim i wracamy. Hop! Omijamy. Jedna noga, kładziemy się w stronę słupka. Hop! Omijamy. Hop! Omijamy. Pamiętamy, by nie robić tego w ten sposób, bo nie dotkniemy słupka. Niżutko wchodzimy. Hop! Omijamy. Hop, omijamy. Pokonanie zakrętu może wyglądać też inaczej. W postaci omelki, czyli jadę przodem, odwracam prawą nogę, hop, i zawijam. Odwracam, hop, i zawijam. Prawa noga, hop. Prawa. To samo można zrobić na lewą nogę. Czyli jadę. Odwracam lewą nogę, omega, i jadę dalej. Lewa i ja. Odwracam. I kolejny element pokonywania łuku, wszystkim dobrze znany. Przekładam, czyli rozpędzam się po łuku. Przekładam nogi, jadę po prostej i przekładam. Prosta i przekładam.